Znajdujemy się przy gnieździe obróbkowym, które jest wyposażone przede wszystkim w centrum wiercące DrillTech V310. Jest to nasza najnowsza wiertarka, która jest wspomagana systemem powrotnikowym, który służy temu, aby elementy przemieszczały się zawsze w jednym kierunku. To znaczy, z jednej strony robot załadowuje elementy do maszyny, a z drugiej strony ze stołu odbiorczego gotowe, powiercone elementy są odbierane. Z maszyną współpracuje robot przemysłowy Kuka KR150. Gniazdo jest przystosowane do produkcji seryjnej, jak i produkcji jednostkowej. Maszyna ta jest centrum przystosowanym do wszechstronnej produkcji, obejmującej zarówno elementy meblowe, jak i na przykład możliwość obrabiania skrzydeł drzwiowych. Jest wszechstronna, posiada możliwość mocowania agregatów. Z drugiej strony mamy drugie gniazdo, do tego za chwileczkę podejdziemy. System ten jest sterowany z poziomu komputera maszyny, który zarządza pracą robota i powrotnika. Myślę, że o tym gnieździe to wszystko. Zaprosiłbym do tego drugiego. W tym przypadku mierzymy się z gniazdem wyposażonym w troszeczkę większego robota Kuka KR180 o wysięgu maksymalnym 3,5 metra. Gniazdo to zostało wyposażone w dwa mniejsze centra obróbkowe DrillTech V200, czyli nasze bestsellery, bardzo cenione maszyny na polskim, jak i zagranicznych rynkach. Swoją drogą produkowane tutaj lokalnie w Środzie Wielkopolskiej. Gniazdo to oprócz samych obrabiarek oraz robota składa się dodatkowo ze stacji buforowo-załadunkowych. Funkcją tych stacji jest to, że wyręczają robota w dokładnym pozycjonowaniu elementów w maszynie, dzięki czemu jesteśmy w stanie uzyskać większą wydajność. Dlatego, że robot, pobierając element ze stosu, kładzie go na stacji buforującej, która podaje element do środka maszyny, a po zakończeniu obróbki element jest przez stację odbierany i wysuwany na wyższy poziom, z którego jest później pobrany przez robota. To redukuje nam ilość ruchów takich jałowych, pustych przebiegów i tak jak powiedziałem, pozwala nam uzyskanie wyższej wydajności. Tutaj już mówimy o 2,1 elementa na minutę. Oczywiście w każdym przypadku, kiedy rozmawiamy o wydajności, musimy uwzględnić, że jest to taki czas netto, czyli zakładamy, że maszyna jakby jest w stanie w tym czasie obrobić ten dany element, bo jeżeli program wiercący jest bardziej skomplikowany, wymaga więcej czasu, no to naturalnie robot na te maszyny będzie oczekiwał. I z doświadczenia wiemy, że w praktyce tak bywa, że robot czeka. Dlatego właśnie jeden robot obsługuje dwie maszyny, bo wydajnościowo jest to optymalne i opłacalne rozwiązanie. Taką cechą znamienną tego gniazda jest to, że jest ono w stanie obsłużyć tak zwane stosy chaotyczne. Jest to taki stos, jak widzimy tutaj w środku. Charakteryzuje się on tym, że elementy są poukładane w sposób losowy. Nie ma tam większego porządku. Tak jak operator przy pilarce czy przy oklejniarce te elementy odłoży, to robot z wykorzystaniem zamontowanej na tym saporcie kamery 5D, w zasadzie kamery 3D plus 2D, za pomocą tego systemu wizyjnego skanujemy sobie cały stos, wiemy, gdzie leżą formatki, na jakiej wysokości, jak są obrócone. To robot, czytując kod QR z etykiety znajdującej się na środku elementu, po pierwsze przekazuje informacje o programie obróbkowym do jednej z maszyn, do tej, która jest dostępna, a po drugie jeszcze weryfikuje poprawność danych, bo musimy pamiętać, że absolutnie kluczową kwestią w przypadku takich aplikacji zrobotyzowanych jest bezpieczeństwo. Więc musimy mieć też pewność, że wszystkie dane, które dostarczamy, są w 100% poprawne. W tym roku postawiliśmy na troszeczkę inną koncepcję wystawienniczą. Zazwyczaj odbywało się to na zasadzie pokazania pełnego przekroju technologii produkcji mebli, czyli od rozkroju przez oklejnowanie aż po obróbkę CNC. Natomiast w tym roku, tak jak tutaj panowie już mieliście przyjemność zobaczyć, skupiliśmy się przede wszystkim na innowacyjnych rozwiązaniach zrobotyzowanych. Natomiast
aby w dalszym ciągu zaspokoić potrzeby naszych klientów i móc w jak najlepszy sposób opowiedzieć o naszych maszynach, przygotowaliśmy stanowiska, w których maszyny są zaprezentowane w sposób wirtualny, cyfrowy. Są to konfiguratory maszyn, których za pomocą kliknięć możemy przechodzić do różnych opcji. Nasi przedstawiciele handlowi są gotowi, żeby opowiadać o różnych agregatach, o różnych technologiach, które w danej maszynie możemy zastosować. Jest to pewna nowość, oczywiście już wcześniej z tego korzystaliśmy, natomiast w tym roku cieszy się to dużą popularnością. Myślę, że szczególnie dlatego, że w przypadku użycia takich wirtualnych narzędzi mamy możliwość pokazania wielu więcej opcji niż w przypadku jakiejś konkretnej, ustalonej konfiguracji, którą akurat byśmy dostarczyli na stoisko. Tak. Tak więc tutaj na tych trzech ekranach prezentujemy technologię rozkroju, oklejnowania, obróbki CNC. Ale co więcej, technologię 3D prezentujemy też za pomocą wirtualnej rzeczywistości i zaproszę panów do tamtej strefy. Strefa ta nazywa się HOMAG Solution Hub. Służy ona do prezentacji bardziej złożonych linii produkcyjnych za pomocą gogli VR. Mamy możliwość zaprezentowania takiej linii technologicznej w jednym czasie dla czterech użytkowników, którzy wzajemnie widzą swoje awatary. No myślę, że gdyby panowie chcieli, to oczywiście możemy pokazać, jak to funkcjonuje. Could we show to the gentlemen how it works? Myślę, że nic tak dobrze nie opisze, jak to działa, jak przekonanie się na własnej skórze. Za pomocą tego prawego joysticka możemy się poruszać i obok prawego joysticka znajdują się dwa przyciski. Jednym obniżamy perspektywę, a drugim ją podnosimy. Zatem mamy taką możliwość, aby indywidualnie dla naszych klientów linię zaprojektować i żeby mogli zobaczyć to właśnie w technologii VR.